Hello ladies, zwłaszcza te dojrzałe w średnim wieku, 40-50. Proszę się nie obrażać, ale kobieta w wieku 40 lat jest już kobietą dojrzałą i jest kobietą, która nie powinna... Czego nie powinna robić kobieta mając 40 lat? Czego nie powinna robić 50? Czego nie powinna robić 40? Ok, od początku. Ok, hello ladies. Wszystkie ladies, wszystkie ladiesy. Te, które mają 40 lat, te, które mają 50 lat, młodsze również, bo też kiedyś będą miały tyle lat. Chyba. Ok, w każdym razie, wszystkie te, które są zainteresowane. Mam na imię Beata, jestem trenerem personalnym, mam dużo doświadczenia w kształtowaniu sylwetki swojej własnej i swoich klientów. Pracuję z kobietami, przeważnie z kobietami. Lubię kobiety, bardzo lubię kobiety. Lubię, gdy kobiety lubią siebie. Lubię, gdy kobiety kochają siebie. Ma to sens? Nie wiem, ma to sens, prawda? Ja bardzo lubię ludzi, którzy lubią siebie samych, ale oczywiście nie egoistycznie, ale tak mądrze. Egoizm jest zdrowy, tak nawiasem mówiąc. Dlaczego ja to teraz nagrywam w ogóle? Po co ja to mówię? Po co ja w ogóle mówię? Nie wiem, może mówię dlatego, żeby trafić do większej ilości kobiet, żeby trafić do ciebie. Dlatego, że za każdym razem jak piszę, to tak widzę, że przelatuje to pomiędzy uszami, tak jakbym rzucała grochem o ścianę. Chcę oczywiście mówić o tym, o czym trąbię od co najmniej 4 lat. Dlaczego ja nagrywam jakiś filmik? Jest tych filmików zatrzęsienie. Otóż nagrywam ten filmik dlatego, że chciałabym dotrzeć do ciebie. Chciałabym powiedzieć ci o tym, jak bardzo ważny jest trening z obciążeniem. Zwłaszcza dla kobiet w naszym wieku, 40-50 lat. Ważne jest również, żebyś zaczęła ten trening robić systematycznie. Nie musisz go robić codziennie. Zdaję sobie sprawę, że nie wiesz, jak trenować z obciążeniem. Nie mówię tutaj o technice. Mówię tu o tym, że żeby uzyskać efekty, musisz trenować z odpowiednio dobranym programem treningowym. I musisz być w tym zdyscyplinowana. Nie możesz trenować tydzień, 2 tygodnie, miesiąc i spoglądać w lustro i szukać rezultatów. Jak mnie denerwuje ten motor. Czy on tu stoi, czy jedzie? Kurde. Ok. Mówię o tym... Można powiedzieć, że jestem na emeryturze, dlatego że nie jestem trenerem w gymie, w żadnym klubie. Zrezygnowałam z tego ponad 10 lat temu. Przeprowadziłam się z Anglii, przeprowadziłam się z Londynu do Francji. I tutaj trenuję moje kobiety, wszystkie kobiety, kobiety przyjeżdżające do mojej wsi, francuskiej wsi, przyjeżdżające z całego świata. Nie przyjeżdżają do mnie z całego świata. One tu po prostu mają swoje drugie domy. Są to kobiety zadbane, które lubią dbać o swoje ciało i wiedzą, że podstawą tych wszystkich treningów powinno być trenowanie z obciążeniem. Tak, powinnam powiedzieć to jeszcze raz dobitniej. Podstawą utrzymania zdrowia i zdrowej sylwetki, zgrabnej sylwetki jest trening siłowy. I będę to powtarzała, powinnam powiedzieć, aż do usranej śmierci. Ok, będę powtarzała to zawsze i non-stop. Trening siłowy. Ja wiem, że wy trenujecie, ćwiczycie, nie jesteście jakimiś tam leniami, naprawdę się staracie. Ale moje pytanie jest takie, czy aby na pewno trenujecie według jakiegoś planu? Czy macie strategię? Bo jeśli tej strategii nie ma, nie ma planu, inteligentnego planu, to trenowanie i ćwiczenia często nie mają takiego efektu, jakie powinny mieć. A jeżeli mają, jeżeli osiągacie taki efekt, to ten efekt bardzo szybko znika. Wystarczy, że przerwiecie treningi na 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące
i naprawdę wszystko zaczyna cię od nowa, od początku. Jeśli chcesz wykreować jakieś zmiany, chcesz zmienić swoją sylwetkę, chcesz schudnąć, chcesz wyglądać dobrze, to pamiętaj, że podstawą muszą być treningi z obciążeniem. Musisz utrzymywać swoje mięśnie, nie możesz ich tracić. I tak je tracisz, i tak je tracisz. Jeżeli masz 30 lat, 30 plus, to z każdym rokiem tracisz 1% swojej masy mięśniowej. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że dodatkowo robiąc jeszcze więcej cardio, więcej różnych ćwiczeń, spalasz te mięśnie jeszcze bardziej. Owszem, waga pokazuje ci, że jest coraz niższa, ale co z tego? Jeżeli to są między innymi mięśnie, tłuszcz i woda. Jeżeli myślisz, że to jest tylko tłuszcz, to naprawdę się mylisz. Jak później będziesz wyglądała? Uważasz, że będziesz wyglądała estetycznie? Uważasz, że mięśnie, twoje ramiona, twoje nogi, twój brzuch będzie wyglądał dobrze? Może będzie wyglądał dobrze na zdjęciu, ale na pewno nie będzie to jędrne ciało. Uwierz mi, wiem co mówię, ile mam lat? Ile ja mam lat? 52 lata? Czy ja trenując chcę sobie zaszkodzić, czy ja chcę wyglądać dobrze? Widzę, jakie zmiany są w moim ciele po 30, po 40, teraz po 50. Zauważam wszystko, patrzę, krytycznie oceniam, zastanawiam się, czy coś powinnam dołożyć do mojego treningu, z czegoś zrezygnować. Zrezygnowałam z biegania i było mi ciężko. Było mi ciężko zrezygnować z biegania i wiem, że każdy, kto bardzo lubi biegać, nie zgodzi się ze mną, że bieganie nie jest takie potrzebne. Bieganie jest bardzo przyjemną sprawą. Ja bardzo lubię biegać. Powinnam powiedzieć, że lubiłam bieganie, bo w sumie biegałam. No ja biegałam. Na pewno mając 35 lat, do około, miałam 45 może? 45? Nie. Jestem dojrzałą kobietą, wiem czego chcę i wiem jak trenować. Na 100% wiem jak trenować i wiem jak osiągnąć efekt szczupłej sylwetki. Szczupłej, ładnej, zgrabnej, stonowanej, wyrzeźbionej. Nie wiem, możesz użyć jakiegoś słowa innego, dowolnego. Wiem, czego potrzebujesz. Dlatego, że sama mam 52 lata, trenuję już od ponad 20 lat i wiem, że przyszedł czas, kiedy moje treningi powinny wyglądać inaczej i wyglądają inaczej. Nie dlatego, że już nie potrafię biegać, że już nie potrafię skakać, że nie potrafię robić tabaty codziennie non-stop. Potrafię. Mogę się zajechać na śmierć. Tu i teraz, w każdym momencie. W wieku 50 lat, właściwie to nawet już w wieku 40 lat, powinnaś zmienić treningi. Wiem, jak powinna trenować kobieta w moim wieku. Uwzględniając wszystkie zmiany, które zachodzą, one zachodzą już po 40, ale one są takie niezauważalne, zmiany hormonalne. Nie zauważasz tego, bo dzieje się to zbyt wolno. Ale w pewnym momencie, gdy dochodzisz do wieku 50, gdy dochodzisz do 50, to nagle zdajesz sobie sprawę, że najważniejsza w treningach jest regeneracja. Czasami to tak zastanawiam się, czy w ogóle ktoś jest jeszcze, kto w moim wieku trenuje. Czy już powinnam w ogóle się położyć i nie wiem, zapomnieć o wszelkich treningach. Czy zamierzasz w tym roku założyć bikini? To znaczy, czy masz 50 lat i w ogóle myślisz o tym, że możesz jeszcze założyć bikini? Czy myślisz, że to już jest koniec? Zastanawiam się, dlaczego wszędzie, gdzie nie spojrzę, na każdej stronie fitnessowej, wszyscy trenują albo tabatę, a nieskończone ilości burpees, albo crossfit. Ciągle tylko widzę treningi na czas, złą technikę. Go, 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 girl, go, go. Przecież to wszystko bez sensu. Najważniejsze w wieku 40-50 lat w treningach jest
najważniejsza jest regeneracja. Najważniejszy jest trening z obciążeniem, budowanie tkanki, a nie niszczenie jej. I tak schudniesz z wiekiem. Sama schudniesz. Czy ja w ogóle chcę być jakąś normalnie osobą, kobietą, która jest wychudzona, pomarszczona i bez sensu? Tak już tak na absolutnie na zakończenie chciałabym zaprosić jeszcze raz wszystkie kobiety, zwłaszcza te kobiety, które już są po 40. Chciałabym, żebyście spróbowały tego programu treningowego, który stworzyłam, bo ten program jest właśnie skierowany do nas, do kobiet w naszym, do kobiet w moim wieku. Powinnam powiedzieć w moim wieku. Jest to program, w którym nie trenujemy tak stereotypowo, to znaczy nie ma w tym programie dni rozłożonych na nogi, na klatkę piersiową, na plecy, na barki, na brzuch itd., itd. Jest to raczej program, podczas którego wykonujemy w ciągu jednego treningu ćwiczenia na różne części ciała i w różnym zakresie powtórzeń. Od 5 powtórzeń, nawet do 30. I ten program, co jest ważne, i to jest to, że ten program dodaje energii, a nie odejmuje energii. Po takim treningu wychodzimy z ochotą, żeby jeszcze żyć w ogóle, żeby nie paść na sofę i po prostu nie mieć siły na nic. Ten trening dodaje Ci energii. Według mnie, układ nerwowy jest najważniejszą częścią w programie treningowym i powinien być brany pod uwagę. Nie powinniśmy trenować do upadłego, a już na pewno nie my, kobiety w wieku 40-50 lat. Jeżeli chcemy to robić systematycznie i widzieć efekty, to powinniśmy naprawdę podejść do tego mądrze, podejść do tego tematu inteligentnie. Okej. Powinnam na tym naprawdę zakończyć już i jeszcze raz zapraszam i do usłyszenia następnym razem. Jest tyle tematów, o których chciałabym porozmawiać, więc to jest pierwsze takie nagranie i mam nadzieję, że będę robiła więcej tego typu nagrań. Oczywiście, jeżeli macie jakieś tematy, które Was interesują, to bardzo bym prosiła o napisanie, o czym chciałybyście porozmawiać. Nie wiem, co Was tak naprawdę interesuje, jaki temat. To tyle, życzę miłego dnia i żegnam. Pa!